50 lat minęło jak jeden dzień. Koło gospodyń wiejskich w Krośnicy obchodziło swój jubileusz. Udało nam się, jest to szmat czasu, naprawdę jest to długi szmat czasu. Już przeszły tyle, ze trzecią przewodniczącą. Pierwsza była Zmuda Elżbieta świętej pamięci, później była moja mama 18 lat, no a teraz 15 lat ją rządza się tym kołem. Staramy się wszystkim pomagać. Robi Rada Sołecką, to pomagamy, robi Mniejszość Niemiecką, pomagamy. Także nas jest wszędzie pełno. Jest to w tej chwili już jedyne koło gospodyń wiejskich na terenie naszej gminy. No i ważne jest to, że 50 lat to jest taki ważny jubileusz i co jeszcze ciekawsze, że tyle osób jeszcze w tym kole funkcjonuje. Moja mama była od dawna, moja teściowa była od dawna. No i przyszedł chyba ten wiek, że sama się wciągnęłam, bo chciałam. Atmosfera jest bardzo fajna, wesoło, no jest bardzo fajnie, nie żałuję niczego. Organizują wycieczki, kultywują tradycje śląskie i zdobywają liczne nagrody w konkursach. Koło gospodyń wiejskich z Krośnicy może poszczycić się wieloma sukcesami. Urządzamy bardzo dużo rzeczy, począwszy od wyjazdu, załóżmy, to tak już tradycyjnie, do akwaparku w styczniu. Combę robimy, Dzień Kobiet, Dzień Matki. No, jesienią potem też różne spotkania. No także prowadzimy szeroką działalność. Teraz pod epidemią się to wszystko tak zamkło troszkę, ale dawniej to my robili przez seniora. Pomagałyśmy, gotowałyśmy, śpiewałyśmy. Później było, przeważnie zawsze był cumber. Cumber był zawsze udany, zawsze mieliśmy hasła. Później Dzień Kobiet, jak trzeba było. Albo wyjeżdżałyśmy do operetki, albo gdzieś, ale operetka zawarli w Zabrzu. No a później zaś Dzień Matek. Te organizujemy wycieczki, no i tak się to toczy. Można naładować baterie, mamy zebrania, mamy spotkania, organizujemy wycieczki, na których jest bardzo fajnie, no jest super, myślę. Koło gospodyń wiejskich w Krośnicy aktualnie jest jedynym KGW w gminie Izbicko. Działa aktywnie i gromadzi ponad 70-osobową grupę członkiń. Mamy takie życzenie, żeby młode dziewczyny też do tego koła gospodyń wiejskich przystępowały, bo jest to naprawdę wspaniała organizacja, która potrafi dla swojego miejsca, czyli dla swojego sołectwa, czy dla swojej gminy bardzo wiele zrobić. No i przede wszystkim zintegrować tą społeczność, a to szczególnie w tej chwili, a jeszcze w ogóle po pandemii, to już jest bardzo ważne. I chętnie bym zapraszała młode. Powinny się zgłaszać, bo stare odchodzą i nie mogą wejść tutaj. Bym była bardzo rada, aby tak jakieś młode osoby też przyszły do nas. Z okazji jubileuszu działalności życzymy wszystkim paniom z KGW niegasnącego zapału i nowych pomysłów na działania.